witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jedziemy walterką prasować siano. Aplikator zdjąłem. Nie jest potrzebny na razie, dopiero może przed żniwami na kolejny pokos to założę. Łatwiej mi się dużo siatkę wyciąga ze schowka z prasy, jak jest właśnie ściągnięty. To uznałem, że go odkręcę, to tam jest kurde 5 minut, a dużo wygodniej bez niego. Światła trzeba włączyć. Dzisiaj ciepło bardzo. Kurde jest, gdzieś tu pokazuje, 29 stopni, masakra. Jest, bardzo ciepło. Było widać, jak siatka się puszcza. Trzeba się odwracać wtedy. Ktoś się pomylił, chciał do mnie wjechać. Macik, wszystko pięknie, można lecieć. Klimatronik chodzi, tylko teraz auto wyłączyłem, bo wybuczało, bo wychodziło cały ciągnik, że sobie nawiew ustawiłem. Kurde, coś mnie zawiało, bo mnie tak szyja boli, że do prasy to muszę się całym ciałem odwracać. Ale taka pogoda jest. A kukurydza to w oczach rośnie, ładna. To akurat nie nasza, ale my ją dbamy o nią akurat jakoś na usługę. Jęczmienie to myślę tydzień, dwa, no tak półtora tygodnia, dwa tygodnie i będą do zbiorów już. Już pierwsze prasowanie będę miał, bo od wuja bierzemy cały całą słomę z jęczmienia, więc... Bo do świn jęczmień chyba nie może być, bo się żółte robią, coś tak słyszałem, ale nie wiem, czy to jest przesąd, czy się ze mnie jaja robili. Nie mam pojęcia. No. Także pierwsze prasowanie po jęczmieniu będzie. Nienawidzę jęczmionki. Nawet przez tą prasę przelatuję, czasami przez belki, przez górę. Jak jest bardzo wysuszona, nie można w dzień jej, tylko najlepiej od razu, tak, w ten sam dzień po muceniu, to jeszcze po kilku godzinach zacząć już ją prasować. Albo wieczorem, albo wcześnie rano. Za duży ten ciągnik do tej prasy. Ale trzeba go testować. Tak mi się... Do niej to taki 140 koni by wystarczył. Fortera niby by szła, ale kurde. Przy Forterze jest ten problem. Pierwsze, że klimatyzacja się znowu zepsuła. Sprzęgło jest na wykończeniu. No i no komfort jest mniejszy na pewno. Bardzo dobrze mi się w tym automacie jeździ. Kurde, nawet lepiej mi się jeździ w automacie niż na manualu. Szczerze. Przy wszystkim praktycznie. Nie wiem. Znaczy wiadomo, przy prasie jak już zaczynam prasować, to nie chcę, żeby mi przeskakiwało wieki, to sobie automat robię. Ale na przykład talerzówka w automacie oczywiście, że lepiej. Przy orce, no, nie no, przy orce to jechałem na manualu, ale też można w automacie oczywiście. Tu nie jest powiedziane, że jakoś automat jest ograniczony do uciągu, że skrzynia wyskoczy czy coś. Nie, nie. Nie ma takich problemów żadnych. No, rzeczka sobie płynie. Uuu.
pojawiła się nad jakieś jeziorko, przejadę, taka pogoda jest ładna. Miałem się uczyć na egzaminy, ale kurde, jakoś nie mam dzisiaj ochoty. Nie wiem, ustawiłem sobie jakiś tryb eko w komputerze i on chyba powoduje, że ciągnik tak szybko nie zrzuca biegów, jakby nie był w takim agresywnym, skrzynia jest tak agresywna. Ale nie wiem, czy to coś daje, czy mniej pali, czy co. Nie wiem, może ktoś jak będzie oglądał i się zna, to mi w komentarzu powie, od czego jest ten. To jest tutaj i w silniku. O, eko tryb, nie wiem. Czy on jest słabszy wtedy, czy nie? Nie mam pojęcia, ale jak ktoś wie, to niech powie. No. Tak samo mam tu sobie zaprogramowane pod prasę. Ja na 500 obrotów jeżdżę, nie jeżdżę na 540, jest niepotrzebne. Także to mi wystarczy. No. I sobie ustawiłem tutaj na pod pierwszy przycisk pod pamięć na 500 obrotów i jest fajnie. Pierwsze elektrozłącze na podnoszenie komory, drugie na podnoszenie, opuszczanie podbieracza, plus jeszcze w komputerze się zmienia na podnoszenie, opuszczanie podłogi. Dobra, wracam do Was na chwilę. Ale się Panu tu żółte zrobiło strasznie. Ale jak chcę zebrać, to nie jest prawda. Ale naprawdę. Tak żółte jest jak słoma. Kurde, ale tu zarośnięte. Nie urwał nawigacji. Bo nią się tylko boję w sumie. Jak tak jeżdżę po takich wertepach. Ładnie siatkę podało. Szkoda, że tego siano kiszonkę nie zrobił, bo takie no siano to długie strasznie, ale suche jest. Burzy się jak 150. Teraz fajne do prasowania, ale na takie łąki właśnie malutkie, gdzieś w lesie, kurde, ciężko się nią nakręca. Też trzeba uważać, żeby nie dotknąć kołem zaczepu. O, się zegnie i kaszana będzie. Dużym sprzętem fajnie się jeździ, ale jak jest dużo kręcenia i nawracania, strasznie niewygodny. Ale ładnie zbiera. Najważniejsze. Muszę patrzeć co jakiś czas, czy ona nagrywa, ta kamerka. Pamiętam, jakie tu ma pan te łąki, bo tu już nieraz byłem. Malownicze miejsce.
pomimo że ona ma 174, ona niby ma 170 koni, ale w dowodzie 190, więc... A na wałku tam chyba nawet, nie wiem, czy 215, czy i w transporcie, coś takiego jest. Już nie pamiętam dokładnie, a coś takiego jak ma John Deere w RC. Właśnie Power Boost tam występuje. Tu w walce też jest doładowanie takie. Czarna, bo to taka z piachem zgarnięta. Nawet widać. Trzeba uważać, gdzieś tu pienik, pamiętam, wystawał jakiś. By się nie natknął na niego. Może jest zgarnięte, to jeszcze raz zjadę. To tam można prasować takie. No stawkę na ten moment, jaką ustalam, 19 małe 120 jadę za 19 z rotorem, za 18 siano bez rotoru. To taka cena. Nie wiem, może w niektórych regionach Polski może to będzie śmieszne, w niektórych może będzie drogo, ale trzeba obliczyć wszystko, koszty. Paliwo, amortyzacja, no trzeba to policzyć, my wyliczyliśmy tyle i też się podpytaliśmy, jak inni biorą i tak jedziemy. Wiadomo, jak ktoś tam ma duże ilości, chociaż takich nie mam, usługobiorców, no po prostu po znajomościach, już tam zawsze się nigdzie nie ogłaszam, żeby prasować, tylko po znajomości zawsze gdzieś się pojedzie, jak ktoś poprosi kilka snopków, żeby sprasować jako przysługę, później się wiadomo można jakoś oddać, wiadomo kasa, ale później jakoś zawsze się czy przewożeniu czegoś czy coś, to się można dogadać. Musiało leżeć, bo naprawdę jest żółte, już takie przegnite. Pamiętam, jak w październiku byłem ładowarką, panu snopki przewoziłem, bo właśnie obijaliśmy też, to kurde było tak miękko, takie torfowisko, że ładowarka to ze snopkiem normalnie usiadała. Że... Nie wiem, wszędzie gdzie to są takie dołki, bo jednak rzeczka płynie, to przy tych dołkach takie są. No normalnie u nas tutaj to Wielkopolska, to wody to nie ma nigdzie. My tu chyba Wielkopolska i Łódzkie to najmniejsza ilość wody, jaka chyba średnio ma, jaka spada w Polsce, więc... To, że ostatnio nagrałem, jak się zakopaliśmy, a to był jakiś, nie wiem, zbieg okoliczności po deszczach, nie wiem. Po prostu tak było. Ale to u nas nie występuje. Nasz deszcze to jest rzadkość. Nie wiem, jak w przyszłości to będzie, ale... Trzeba sobie jakoś poradzić, nie wiem, czy będzie trzeba kupić deszczownię i lać. Jakoś będzie trzeba sobie poradzić. Śmieszne jest to, bo ja nie rozumiem, jak to wygląda, że w sklepach jedzenie drożeje, chleb drożeje prawie codziennie, a pszenica to nie. Ja rozumiem oczywiście, że teraz się na masową skalę rozpoczął eksport pszenicy z Ukrainy, ale no kurde, nawozy są drogie, wszystko jest drogie, a my mamy oddawać za pół darmo? To jest niepojęte dla mnie.
siatkę chcę do końca wykręcić, bo po co takie kawałki zostawiać? Trzeba wykręcać i dopiero zmieniać na polu. Wiadomo, to mu wygodnie. No, ale wracając do tej pszenicy, to jest naprawdę śmieszne. Ale nie, no nie można tak się poddawać, już jest jak jest, może będzie kiedyś lepiej. Wiadomo, że najlepszych czasów może nie ma, ale to chyba w każdym biznesie tak teraz jest, że jest ciężko przez tą inflację. Trzeba po prostu robić swoje mniejsze profity, nie można po prostu się za bardzo zrzucać, zadłużać na różne rzeczy. Cieszę się, że jeszcze ten ciągnik kupiliśmy przed tymi skokami z inflacją i ogólnie to jeszcze w cenie starej, nie w tych nowych modeli, tylko jeszcze tej starej ceny, także ja jestem bardzo zadowolony. Jeszcze nie dość, że to jeszcze mamy, no i go mieliśmy od razu z placu, także... Myślały, się zagapiłem. Ładnie wycofam, żeby tu go wypalić. Dużo wygodniej później się to zwozi. Nie z takich wnęk. Ostatnio prasowałem u znajomego na kurde takich górach, że Waltrom aż się bałem po tych górach jeździć. Było tak stromo, że jak snopek mi na pod górę, to musiałem zjeżdżać do samego dołu. Naprawdę masakrycznie, nie lubię takich sytuacji. Wysokości się nie boję, ale boję się o sprzęt. Na razie nawozów dopiero co zamówiliśmy sobie jeszcze po dość dobrej cenie, bo nie wiadomo jak to będzie z polifoskę, to zamawialiśmy na pewno. Azotów jeszcze nic, ale to swoją drogą, zobaczymy jak to będzie. No na ten rok całe mieliśmy posiane tak jak trzeba, a przyszły raczej też nie będziemy kombinować z jakimś ograniczanie, raczej ograniczyliśmy trochę dawki, bo wiadomo, nie sypaliśmy jak głupcy, co nie zmienia faktu, że i tak posialiśmy tak jak trzeba, o. Jak nie posiejesz, to nie urośnie. Na samym gnoju ciężko. My staraliśmy się siać. A też jeszcze mieliśmy trochę kupionego tego nawozu we wrześniu. Także jeszcze ceny wtedy nie były jakieś takie horrendalne. Co nie znaczy, że nie były małe, bo po 900 chyba nie kupowaliśmy, ale po 1600 najtańszy chyba. Albo po 1400, no to i tak to jest duża różnica. No takie krótkie prasowanie dzisiaj. No mówię, chwilę nagram, taki spokojny dzień jest. Ja też siedzę w domu i się uczę. Na chwilę jak musiałem wylecieć. Byłem jeszcze dzisiaj po śrutę rzepakową i permiksy, bo będziemy robić paszę. Już chyba ostatnią przed świeżym zbożem to będzie. No, przyjedzie śrutownik, będziemy robić. Że byłem po towar. Czekamy jeszcze teraz, bo mamy byki na odstawę, ale to chyba dopiero w lato sprzedamy, bo teraz są śmieszne ceny, więc lepiej sobie poczekać. I też na zboże są takie ceny poprzez to, że ludzie chcą mieć puste magazyny na żniwa, więc wszystkie resztki, co zostały, wyprzedają. I ceny maleją, bo zwiększa się ilość tego na rynku. Ale to się wyrówna, bo jak już widzę po zbożach, to
rewelacji jakiejś nie widzę. Nie, chyba wszystko zebrałem, ale bujło mnie. Właśnie we walce jest to, że ona się zachowuje jak w tirze, przez tą amortyzację kabiny. A, zebrałem. I właśnie jak są jakieś górki czy wzniesienia, to masz uczucie, jakbyś miał zaraz się wywrócić, a to po prostu amortyzację tak buja nią. Więc to jest ciekawe. W walce, jak prasuję, podoba mi się też to, że ja po prostu mam komfort jako operator. Bo po prostu człowiek jedzie, nie ma tych, na takich, w John Deere po prostu na każdym zawsze jest jakiś, uskakuje. Tutaj wiadomo, jak są jakieś takie większe wyboje, no to też lekko skoczy się, ale sam sobie, no tu w John Deere to bym tak, bujał się, a w Altra nic. Szkoda, że tata wtedy, nie wiem, czy nawet do tych R-ek 50-90 można było dołożyć sobie kiedyś amortyzację kabinową, czy miękką oś. Miękką oś chyba się dało, ale kabinowej to chyba nie. Także... O, tam jeszcze jest kawałek. Także... nie dało się. Osiem rolek będzie, bo to akurat wyjdzie chyba rolka. No. Altrą dobrze się jeździ. Kurde. Bardzo dobry zakup był. Chociaż mniejszy też by mógł być. Taki 150 koni. Taka mniejsza kasta od tej. Nie wiem, czy to jest seria N wtedy. Nie, ale taki idealny do wymiarów jak John Deere 655. O, coś takiego by mogło być nawet. Idealne moim zdaniem. Tylko taki John Deerek, to już by trzeba było go mocno zchipować. Nie wiem, czy... Nie no, pociągnąłby 3-metrową. Bez orkowca. Nie wiem, jak to tam jest. Tu się wyjedzie? O, już mi zahaczyło te drzewa. A tu czy nic nie jedzie? Chyba nie. O, przeszedł. Nie, bo do góry są te anteny od RTK. Nie wiem, na ile one są wytrzymałe na takie. Nie wiem, na ile one są wytrzymałe, więc ja wolę uważać. Prasowane. Wczoraj też trochę byłem, ale jakoś się źle czułem i nie chciało mi się nagrywać. A dzisiaj sobie uznałem, że można nagrać coś. W planach mamy fajny zakup, który na pewno poprawi atrakcyjność filmików. Kamerka sportowa jest git, ale coś jeszcze. Na pewno format będzie trochę lepszy. Ładniej to będzie wyglądało, przez to odbiór będzie lepszy, chociaż jest bardzo, bardzo fajny, mi się tak podoba ten odbiór, że naprawdę, że ludzie sobie chcą pooglądać się, moje wypociny, nawet mnie cieszy bardzo. Tak jak sobie jeżdżę, to fajnie, jak się gada do kogoś, a do kamery ja tam nie mam żadnych przeciwwskazań, dla mnie to jest... żaden problem. O. Mam nadzieję, że nie skręca, bo stoję na środku. No i skręca. Tak widzę właśnie, że ludzie nie czy się wstydzą, czy po prostu nie chcą, żeby ich ktoś nachodził, ale wycinają dojazdy do pola na filmikach i zostawiają na przykład tylko pracę w polu albo kawałek, jak jadą gdzieś polną,
Kurde, to właśnie ten największy urok moim zdaniem jest, jak się jedzie. Fajnie to wygląda. Jakoś ja lubię, jak coś kogoś oglądam właśnie, sobie dojeżdża maszyną, to fajnie wygląda, jak jedzie sprzętem. Tak, każdy dba o prywatność i takie swoje miejsce, ale ja nie widzę żadnego problemu. Naprawdę trzeba wirusem jakimś być, żeby jeździć komuś po chacie. Kilka lat temu nam zrobili tą drogę, tu już była, znaczy tam kontynuacja jeszcze jest tego syfu, ale tu jest świetna, taka tafla jest, że nic, tylko jechać. No, ale tu zaraz przełamanie będzie, już dalej nie skończyli, ciekawe. Czy kiedyś skończą, czy najgorszy kawałek zostawili, już go nigdy nie skończą. Ważne, że tyle zrobili. Tu ten las, co były takie wichury w lutym. Właśnie go raczej tutaj to on jest po prostu wykarczowany, odmładzanie lasu, ale tam widać, nie wiem czy widać na kamerze, ale są strasznie poprzewracane te drzewa. Druga strona lasu to tak, nie wiem, z 20 metrów to one są wszystkie tak połamane. I to tak wygląda. No. Między innymi ten dach tutaj sąsiada odleciał wtedy w tą wichurę, naszą chatę poleciał, gdy z drugiej strony jeszcze tam jeden dach też poleciał, no więc tamten poleciał w naszą chatę i drzewo wyrwał nam, jak walnęła blacha. Ojej, owieczki tak na łażą se tak, o wyspańsko, ale wygolone. Łyse i jak się boją. Ale fajne. Dobra, także myślę, że to by było na tyle. No i jak będzie jakaś robota, na razie nie widzę, to będę nagrywał. Na pewno nagram pierwszy rozpoczęcie żniwa, ale to tak gdzieś za tydzień, półtora. Egzaminy już moje się skończą. Zaczną się takie początkowe fazy żniw. Jakiś może serwis prasy nagram, może Waltrę ogram, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jakieś funkcje w niej, bo na pewno to jest ciekawe. Także wszystko w swoim czasie. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.